W nowej erze wierzymy, że poprzez ciekawość, chęć uczenia się i odwagę korzystania z wiedzy można zmieniać siebie i świat. Wierzymy w każdego, kto chce się rozwijać. Człowiek jest tym, czego miał odwagę się nauczyć. Kiedy szukasz kierunku, dajemy inspirację i rozbudzamy ciekawość. Kiedy potrzebujesz wiedzy. Zapewniamy materiały i narzędzia do efektywnej i wciągającej nauki. Kiedy przychodzi czas, aby wiedza sprawdzała się w praktyce, wspieramy inicjatywy i pomysły. Każdy, kto poprzez wiedzę i naukę chce zmieniać swój świat, jest dla nas ważny. Dlatego dbamy o najmniejszy szczegół w naszej ofercie wierzymy, że codziennie możesz nauczyć się czegoś, co rozpocznie nową erę twojego życia. Twoja nowa era. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Spotkanie, które odbywa się w okrągłą 400 rocznicę Bitwy pod Chocimiem i dlatego ten temat też nawiązuje do tej bitwy. Bitwa pod Chocimiem w 1621 roku. Do współpracy w organizacji tego spotkania zaprosiliśmy pana profesora doktora habilitowanego Mariusza Sawickiego z Uniwersytetu Opolskiego. Pan profesor z kolei zaprosił nas do siebie i nagraliśmy to webinarium w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Także mieliśmy okazję odwiedzić siedzibę muzeum i tam zarejestrować dzisiejsze spotkanie. Także zachęcamy do pozostania, do wysłuchania wykładu, który przygotował dla nas pan profesor. Zanim oddam głos panu profesorowi, to pozwolę sobie w kilku słowach też opowiedzieć o tym, nad czym pracowaliśmy, jak wygląda w tym momencie nasza praca i co dla państwa też przygotowujemy. Eksperckie wsparcie merytoryczne, edukacja na czasie, program, który... Realizujemy, który też w czasie wakacji na nowo układaliśmy. Jeśli chodzi o stronę główną nowej ery, to tam informacje dotyczące serii uporządkowaliśmy w trzy strefy: strefa narzędzi, strefa wiedzy i strefa rozwoju. Oczywiście strefa narzędzi to podręczniki i publikacje, wszystkie publikacje dodatkowe, czyli zeszyty ćwiczeń. Atlasy zarówno do szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Także zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli okazji zapoznać się z naszymi publikacjami, do odwiedzenia strony i w ten sposób też można te podstawowe informacje tam uzyskać. Jeśli chodzi o strefę wiedzy, to tutaj zapraszamy do udziału, do powrotu też do webinariów, które odbyły się i które mam nadzieję będą się odbywały też w tym roku. Tu o dwóch webinariach już mogę wstępnie powiedzieć, ponieważ planujemy takie dwa tematy, dwie wizje Polski, Piłsudski i Dmowski, to już oczywiście w okolicach 11 listopada a później emancypacja kobiet na ziemiach polskich w XIX stuleciu. Tutaj kontynuujemy wątek, który przed wakacjami rozpoczęła pani doktor Aneta Niewęgłowska. Także będziemy te dwa spotkania przygotowywać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym te spotkania, na te spotkania będziemy mogli Państwa zaprosić. Strefa rozwoju to z kolei kontynuacja współpracy z Uniwersytetem SWPS. W tamtym roku budowaliśmy tą współpracę i skupialiśmy się na kompetencjach nauczyciela. W tym roku ten cykl, który chcemy przygotować i przekazać państwu, skupia się na kompetencjach ucznia. Pierwsze spotkanie już w październiku, także zachęcam do śledzenia kalendarza Nowej Ery pod tym kątem. Wsparcie w codziennej pracy Dewiza, która też nam przyświeca i wyznacza rytm naszej pracy w czasie wakacji, też szczególnie, ponieważ wtedy bardzo dużo czasu poświęcamy na to, by zaktualizować wszystkie materiały i informacje, które są przede wszystkim na stronie dla nauczyciela.pl. Także zachęcam do odwiedzenia tej strony i pobrania czy skorzystania z materiałów, które przygotowaliśmy. W kontekście dla nauczyciela.pl zapraszam, zachęcam również do odwiedzenia konta Moja Nowa Era. Tam jest możliwość odznaczenia czy zaznaczenia zgód na kontakt z naszej strony. Ten kontakt jest nam czasami potrzebny, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale nie tylko. Chociażby informacje o spotkaniach możemy wtedy swobodnie Państwu przekazywać. Aby odznaczyć te zgody na kontakt mailowy, telefoniczny bądź SMS-owy, należy oczywiście zalogować się, wejść na konto Moja nowa era, wybrać zakładkę Moje konto i tam jest też taka sekcja, Zmień zgody. Zachęcamy, aby odznaczyć te, te zgody, tak żebyśmy mogli swobodnie Państwu przekazywać bardzo istotne czasami informacje, też zapraszać na kolejne spotkania, chociażby webinaria. Jeśli chodzi o Narzędzia, to tutaj również oczywiście zachęcamy do korzystania z multibooków z czy z multitek. To jeśli chodzi o multibooki, szkoła podstawowa, multitek i szkoła ponadpodstawowa, także zachęcamy jako narzędzie prezentacyjne, przydatne w czasie lekcji do prowadzenia, tak żeby można było zwizualizować niektóre zagadnienia. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, zachęcamy oczywiście również do korzystania z generatora. Tu również w czasie wakacji bardzo dużo też czasu. Poświęciliśmy na to, aby zaktualizować bazę zadań, aby dopracowywać te kwestie, także zachęcamy do korzystania i diagnozy. System diagnoz. Tu ważna informacja. Do 17 października przedłużyliśmy możliwość wpisywania wyników, jeśli chodzi o diagnozę na początku roku szkolnego, także zachęcamy również do skorzystania z systemu diagnoz. Jedna bardzo miła dla nas też aktualność, którą. Chcemy Państwu przekazać. Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności za podręcznik, poznać przeszłość, zakres podstawowy. Bardzo gratulujemy z tego miejsca zespołowi redakcyjnemu, oczywiście autorom. Tutaj na, na stronie Polskiej Akademii Umiejętności można też posłuchać wypowiedzi autorów podręcznika. Także przekazujemy Państwu tą miłą informację, tak żeby się trochę. Pochwalić. Teraz zapraszam już Państwa na spotkanie z Panem Profesorem Mariuszem Sawickim, jeśli chodzi o Bitwę pod Chodzimiem w 1621 roku. Ja spotkam się z Państwem jeszcze na chwilę po wykładzie Pana Profesora. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj poświęcimy czas na bitwę pod Chocimiem, 1621 roku, bardzo ważnym konflikcie polski z, czy rzeczypospolitej obojga narodów z imperium tureckim. Dzisiejsze spotkanie podzieliłem na kilka części. W pierwszej przedstawię, jak wyglądały stosunki polsko-tureckie od XV w zasadzie od końca wieku XV przez wiek XVI i początek wieku XVII. Kolejną część poświęcimy na rozważanie nad przyczynami wojny z imperium osmańskim 1620-1621 roku, dalej no, logicznie przygotowania do wojny i jak jej wyglądał jej początkowy przebieg, potem bitwa pod Chocimiem, czyli sama operacja wojenna, miejsce, przebieg walk, no i oczywiście ostatnia część, która poświęcona będzie Zatytułowana jest koniec oblężenia, negocjacji i zawarcie układu pokojowego. Zatem zaczniemy od tego, jak wyglądały te stosunki polsko-tureckie pod koniec wieku 16, w wieku XVI, pod koniec XV, XVI i początek wieku XVII. Układały się one bardzo dobrze. Wbrew pozorom nie było tutaj w gruncie rzeczy płaszczyzn konfliktu, chociaż można byłoby takie znaleźć, o czym za moment też będę, będę mówił. Na pewno przez dziesięciolecia poprzedzające konflikt Rzeczypospolitej z Imperium Tureckim te stosunki układały się na ogół poprawnie, chociaż dochodziło do drobnych utarczek, nie tylko do dyplomatycznych, ale nie, nie było, nie miało miejsca, nie miały miejsca ważniejsze starcia zbrojne. Rzeczpospolita uchodziła wówczas za mocarstwo, podobnie zresztą jak Imperium Tureckie, gdzie widzimy tutaj jak oba państwa terytorialnie się kształtowały. Do końca XVI wieku nie dochodziło w zasadzie do bardziej poważnych zatargów i większego niebezpieczeństwa ze strony imperium osmańskiego. Chociaż rzeczywiście prowadziło ono agresywną politykę, ale na Bałkanach, i ta agresywna polityka turecka skierowana była przede wszystkim przeciw największym wrogom imperium Osmańskiego, jakimi byli Habsburgowie, i to z nimi Sułtani rywalizowali o Serbię, rywalizowali o Węgry i z nimi prowadzili działania wojenne. W dobie panowania ostatnich jagielonów w Polsce te stosunki także układały się bardzo dobrze. Jagielonowie konkurowali z Habsburgami o dominację w Europie Środkowej, zresztą z sukcesem do pewnego momentu, co było bardzo na rękę Imperium Tureckiemu, i tutaj rzeczywiście Turcy będą tolerowali. Naruszanie granicy, chociażby swojego państwa przez kozaków, czy, czy też późniejsze, ale to już pod koniec wieku XVI wyprawy da gospodarstwo mołdawskie. W momencie, kiedy ta rywalizacja między Jagielonami a Habsburgami wchodziła w decydującą fazę, rzeczywiście te stosunki układały się rzeczywiście dobrze. Nie wykluczało to istnienia w Rzeczypospolitej stronictwa prohabsburskiego, które będzie starało się dążyć do. Wojny i do konfliktu właśnie, właśnie z Turcją. Nie pogorszyły tych stosunków pomiędzy Polską a Turcją także. Wybór na króla Rzeczypospolitej, księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. W roku 1577 odnowiono akt przymierza między obu państwami, a Turcy obiecali nawet pomoc Rzeczypospolitej w przypadku zagrożenia Polski przez Maksymiliana II Habsburga, oczywiście rywala Stefana Batorego, konkurenta o tron państwa polsko-litewskiego. Sultan rozkazał nawet Hanowi, Dewlet Gerejowi, aby ten uderzył na Moskwę, która sprzyjała właśnie Habsburgom. Dobrych kontaktów nie popsuło także próba zmontowania w latach 80. wieku XVI przez Stefana Batorego po zwycięskich wojnach z Moskwą koalicji, która miałaby uderzyć na państwo tureckie. W ramach tej akcji Kozacy zaczęli najeżdżać Ziemię Imperium Tureckiego, a w odwecie Turcy pustoszyli tereny Ukrainy po dole i ruścą czerwoną. To była taka naturalna kolej rzeczy, kiedy kozacy najeżdżali na Imperium Tureckie, momentalnie Tatarzy najeżdżali na południowe tereny ówczesnej Ukrainy. Próba utworzenia wspomnianej przeze mnie koalicji przeciw państwu tureckiemu. Oczywiście nie przyniosła żadnych rezultatów i Rzeczpospolita ostatecznie w 1585 roku odnowiła akt przyjaźni z Imperium Otomańskim, co odsunęło choćby nawet najmniejsze groźby konfrontacji militarnej. Poprawne stosunki z państwem tureckim układały się również za panowania kolejnego Władcy w Rzeczypospolitej Zygmunta III Wazy, a przynajmniej na początku, kiedy ten toczył, czy musiał toczyć walkę o koronę polską z arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem. Na ochłodzenie dotychczasowych dobrych stosunków wpłynęło natomiast zupełnie co innego, a mianowicie spóźniony wyjazd polskiego posła do Stambułu. Spóźnił się on dlatego, że. Zwyczajnie, jak to w dawnej Rzeczypospolitej bywało, zabrakło pieniędzy na jego wyjazd, stąd on nie był w stanie udać się terminowo. Pieniędzy nie było także na zwyczajowe prezenty, ponieważ kiedy dyplomaci udawali się do, na dwór sułtana, należało ze sobą zabrać bardzo okazałe prezenty, a Rzeczpospolita na to pieniędzy nie miała, choć państwem była wielkim i te prezenty powinny rzeczywiście świadczyć o wielkości państwa. I tutaj też no, te stosunki się nieco pogorszyły. Pojawiła się nawet realna groźba konfliktu zbrojnego, ale zakończyło się ostatecznie na najeździe Tatarów. W roku 1591 obie strony odnowiły układ o przyjaźni. Przyzwoitych stosunków polsko-tureckich nie popsuły także wyprawy magnatów polskich na Mołdawię, które przeszły do historii pod nazwą awantur mołdawskich z końca wieku XVI i początku XVII. Sultan tolerował na terenie Mołdawii propolskiego hospodara Jeremiego Mochyłę, osadzonego tam przez hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Jana Zamońskiego. Można było nawet Zaryzykować, czy można nawet zaryzykować twierdzenie, że sułtan w pewien sposób tolerował także najazdy kozackie, ponieważ dzięki temu można było na Rzeczpospolitą wyprawić Tatarów i rewanżował się po prostu najazdami tatarskimi. Dobre stosunki, jak widzimy, pomiędzy Imperium Tureckim, Osmańskim a Rzeczpospolitą, psuć się zaczęły w kolejnej części panowania Zygmunta III. W momencie, kiedy cesar... w momencie, kiedy Zygmunt III, król Polski, podpisał z Habsburgami układ 23 maja 1613 roku z cesarzem Maksymilianem, podpisano formalny sojusz. I to zbliżenie się do Habsburgów spowodowało, że te stosunki polsko-tureckie uległy już no, bardzo znaczącemu pogorszeniu. Zygmunt III liczył na pomoc Habsburgów w odzyskaniu tronu swojej rodzimej Szwecji i pośrednictwo w rozpoczętej wojnie z Moskwą. Zamierzenia te zakończyły się, no niestety, kompletnym fiaskiem. Zygmunt III na tron szwedzki nie powrócił, a także pomocy w konflikcie moskiewskim czy w układach z Moskwą również nie uzyskał. Europa podzielona była w tym czasie na dwa w gruncie rzeczy zwalczające się obrazy, obozy. Protestancki i katolicki, i Rzeczpospolita została zakwalifikowana, wrzucona do tego obozu katolickiego właśnie ze względu na sojusz, sojusz z Habsburgami. Stawiało to Polskę i Turcję w dwóch przeciwnych obozach polityczno-wojskowych, a Rzeczypospolitą zaczęto od tego czasu postrzegać w Stambule jako sprzymierzeńca i sojusznika Habsburgów. Sprzeczności polsko-tureckie pogłębiła wyprawa do Siedmiogrodu. Iskander Paszy w roku 1613 osadził on tam na tronie nieprzychylnego Rzeczypospolitej, księcia Siedmiogrodzkiego Betlena Gabora. Na pogarszające się stosunki pomiędzy Polską i Turcją, też no, w gruncie rzeczy wpływ miały. Wspomniane przeze mnie wcześniej wyprawy magnatów polskich, ale już zmienionej konfiguracji politycznej, wtedy kiedy Rzeczpospolita była już w obozie Habsburskim. To póki Rzeczpospolita zajmowała neutralne stanowisko i osadzanie w to nawet sułtan tolerował rządy w gospodarstwie mołdawskim rodziny Mochyłów, która sprzyjała czy związana była politycznie z Rzeczpospolitą. I dopóki Rzeczpospolita zajmowała neutralne, a czasem nawet wrogie stanowisko wobec Habsburgów, dopóty sułtan tolerował polskie wyprawy do Mołdawii, tolerował szerzące się tam wpływy dawnej Rzeczypospolitej. Turcy dopiero zmienili to podejście w momencie, kiedy te stosunki Polski i Habsburgów zaczęły się zacieśniać. Turcy zareagowali bardzo ostro na kolejne próby interwencji polskiej w Mołdawii. Na rozkaz sułtana w roku 1612 Tatarzy budziaccy wsparli protureckiego gospodara Stefana Tomrze, przyczyniając się do klęski wojsk polskich pod Sasowym Rogiem. W roku 1613 w tym samym miejscu Iskander Pasza rozgromił wojska kniazia Samuela Koreckiego, zamierzające interwenować na terenie Mołdawii, a w odwecie za wyprawy magnatów na Mołdawie na Rzeczpospolitą ruszyły kolejne najazdy tatarskie. Ostatecznie dopiero Hetman Żółkiewski najpierw skłonił Mołdawian, a potem Turków do kompromisowych układów. Z pierwszymi podpisano porozumienie pod Chocimiem 8 października 1612 roku, a 23 września 1617 roku ostatecznie z Turkami. Ten ostatni układ zabezpieczał południową granicę Rzeczypospolitej w obliczu wyprawy królewicza Władysława po koronę carską wyprawy na Moskwę. Żeby tą wyprawę zorganizować, musiano mieć zabezpieczoną granicę południową. Nie wolno było ryzykować wojny na dwóch frontach. Groźby wojny z Turcją podsycały dodatkowo no, cykliczne. Najazdy kozaków na terytorium Imperium Osmańskiego, a w szczególności wyprawy na Morze, Morze Czarne. Turcy oczywiście zawsze grozili wtedy najazdem Tatarów na południowe kresy. południowe kresy Rzeczypospolitej, do nich też dochodziło. I bez wątpienia zakończyło to, czy może inaczej, te najazdy wpłynęły na to, że te stosunki zaczęły się pogarszać. No, musimy cały czas pamiętać, że Rzeczpospolita jednak funkcjonowała w zupełnie innym obozie politycznym, aniżeli zapanowania ostatnich jagielonów. Oczywiście groźbę wojny próbował ostatecznie odsunąć Hetman Żółkiewski, i po wymianie korespondencji z Ahmed Paszą zaczął dowodzić owemu Ahmedowi Paszy, że. To nie kozacy poddani króla najeżdżają na terytorium tureckie, ale są to kozacy poddani cara Moskiewskiego. I w ten sposób starano się właśnie tą groźbę wojny od Rzeczypospolitej usunąć. Nie powstrzymało to mimo wszystko kozaków, tym razem poddanych króla i Rzeczypospolitej przed kolejnymi najazdami na terytorium sułtańskie, co rozwścieczyło nowego sułtana, zaledwie 17-letniego, Osmana II, który miał zamiar dokonać wielkich czynów i tych wielkich czynów wojennych przede wszystkim stąd też i jego osobiste pragnienie będzie tutaj determinowało do rozpoczęcia Wojny Rzeczpospolitą. Tymczasem w roku 1618, co też jest bardzo ważną rzeczą, wybuchła wojna, Wielka Wojna w Europie, która przeszła do historii pod nazwą wojny trzydziestoletniej. Zaczęła się od defenestracji praskiej, podzieliła ona Europę będącą, która była już podzielona. Na dwa zwalczające się i wrogo nastawione do siebie obozy. Z jednej strony znaleźli się protestanci, wspierani przez Francję z różnych oczywiście celów politycznych, dla różnych celów politycznych. Z drugiej strony znaleźł się obóz katolicki na czele z Habsburgami, no i oczywiście Rzeczpospolitą i królem Zygmuntem III. Zygmunt III, wywiązując się z układu w 1613 roku, poparł cesarza i wysłał mu na pomoc lisowczyków, którzy pokonali armię wspierającą Czechów, armię dowodzoną przez Betlena Gabora. Następnie Lisowczycy zajęli się, przeszli do legendy, z tego powodu zwyczajowym rabunkiem bestialskim zresztą terenów w dzisiejszej, dzisiejszej Słowacji. Z powodu tego, tej dywersji Lisowczyków uratowano Wiedeń, Betlen Gabor musiał odstąpić od jego oblężenia i wracać do Siedmiogrodu. Oczywiście, w zamian za to liczono na pewne korzyści, które uzgodniono wcześniej w czasie rokowań w Nysie. Mianowicie, Dwór Polski liczył na uzyskanie części Śląska, ale ostatecznie tego celu nie osiągnięto. Jedynym celem, który wówczas osiągnięto, to było dalsze pogarszanie się stosunków z Imperium Osmańskim. Uznano, że układ czy przedłużenie Układu pokojowego zawarte w 1619 roku już przestało być aktualne. Podkreślano, że zostały one zerwane przez stronę polską właśnie owym atakiem Lisowczyków. W roku 1619, co też jest bardzo istotne, w Mołdawii władzę przejął Chorwat z pochodzenia Gaspar Grazini, który szybko nawiązał kontakty z Rzeczpospolitą. Jego celem było zachowanie przede wszystkim niezależnej polityki od Warszawy i od Stambułu, ale realizację tej polityki widział właśnie w, w ułożeniu dobrych stosunków z Rzeczpospolitą. Poprosił o pomoc, obiecując poprosił Rzeczpospolitą o pomoc, obiecując różne korzyści. Tym razem to Stanisław Żółkiewski zapewne w obawie przed Oskarżeniami ze strony opozycji, ponieważ takich się rzeczywiście doczekał o, o tchórzostwo, o brak pomocy interweniującym w, w Mołdawii wcześniej oddziałom polskim, zamierzał przekonać króla, że wojna z Turcją jest nieunikniona i w związku z tym rozpocząć działania prewencyjne, czyli wkroczyć na teren Mołdawii i na terenie Mołdawii toczyć wojnę z Imperium Osmańskim. Taktyka słuszna, wyprawa dobrze przygotowana, natomiast rzeczywiście może nie do końca dobrze wojska Rzeczpospolitej broniły się, o czym też za moment jeszcze będę Państwu opowiadał. Sprawą rzekomego niebezpieczeństwa tureckiego zajął się Sejm 1619 roku, a obrady poprzedziły dwudniowe modlitwy we wszystkich kościołach warszawskich, ponieważ zobaczono kometę na niebie, która wróżyła, oczywiście e, uważano ją za zwiastun nieszczęść wszelkiego, wszelkiego rodzaju. Podkancerzy Korony Andrzej Lipski swoim wotum uznał, że wojna z Turcją jest nieunikniona i wezwał posłów do wysiłku finansowego, aby Rzeczpospolita mogła wystawić potężną armię, którą będzie można toczyć wojny z Turcją. E, uzgodniono także, że będzie trzeba ufortyfikować, umocnić twierdzę na południu, szczególnie kamieniec podolski i lwów. Posłowie natomiast nie do końca wierzyli w te informacje dotyczące rzekomej groźby ze strony państwa tureckiego rzekomej groźby wojny, ponieważ uznali, że za tego typu pogłoskami kryją się intrygi Habsburgów, którzy chcieli. Czy naciskali bardzo mocno na to, aby wojna między Rzeczpospolitą a Turcją, a Turcją wybuchła. Posłowie wyrażali także niezadowolenie z akcji Lisowczyków. Ostatecznie Sejm roku 1619 nie uchwalił proponowanych na wojnę podatków. W celu ratowania pokoju wysłano do Turcji posła. Nazywał się Hieronim Otwinowski. Z Warszawy wyjechał on w kwietniu pod koniec 1619 roku, a do Stambułu dotarł w kwietniu 1620 roku. Najdłużej, na dłużej po drodze zatrzymał się w Jasach, gdzie z hospodarem mołdawskim omawiał sytuację polityczną, zbierał informacje, które uznał, że będą mu potrzebne do wypełnienia swojej misji w Stambule. Do, ostatecznie, kiedy dotarł do stolicy tureckiej, został chłodno, a nawet wrogo przyjęty przez sułtana. Polskie poselstwo nie zostało umieszczone w centrum miasta na koszt sułtana, ale na przedmieściach na koszt swój własny. Poseł Otwinowski czekał 35 dni, aż sułtan w końcu go przyjął na audiencji. Na audiencji zażądano, aby Polacy ostatecznie rozwiązali kwestię kozacką. Aby ostatecznie zmusili ich do zaprzestania najazdów na imperium tureckie. Oczywiście taka w gruncie rzeczy, aha, jeszcze Turcy zarządzali, co jest też bardzo ważne, zburzenia przygranicznych umocnień, co oczywiście nie wchodziło zupełnie w rachubę. Oliwy do przysłowiowej, oliwy do ognia dolała wówczas kolejna wyprawa Kozaków i na przełomie lipca i sierpnia 1619 roku, kiedy dotarli oni do Stambułu, którego przedmieścia spalili. Słutan oglądał, jak płonął przedmieścia Stambułu spalone przez kozaków. No oczywiście w żaden sposób nie mogło to dobrze służyć misji Hieronima Otwinowskiego. Dodatkowo na szkodę polskiego posła działał będący tam również z misją dyplomata habsburski o nazwisku Mollard, który wmawiał Otwinowskiemu, że Turcy dbają na jego życie, że chcą go zabić. I od na całe nieszczęście w to uwierzył. I uciekł ze Stambułu, wysyłając do Rzeczypospolitej listy alarmujące o możliwej wojnie, twierdząc, że ta wojna jest bardzo, bardzo prawdopodobna. Hetman Żółkiewski był przekonany, że do wojny dojdzie między państwem tureckim a Rzeczypospolitą, że niebawem ona wybuchnie. Tym bardziej, że takie informacje otrzymywano od szpiegów z terenu Mołdawii, z terenu Budziaku. 29 marca 1620 roku Żółkiewski napisał list do Zygmunta III, w którym udowadniał, że do wojny dojdzie i pisał też o planach podobno nowego wezyra, który nazywał się Ali Pasza, właśnie zaatakowania Rzeczypospolitej. Po Rzeczypospolitej rozpowszechniano listy sułtana, który groził, że podbije całą Polskę, a jeśli nie całą, to na pewno jej część. Tymczasem szlachta polsko-litewska nadal nie wierzyła w możliwość wojny z Turcją, pomimo choćby rozpowszechniania tego typu listów. Nie wierzyła w to, że koncentrują się wojska turecko-tatarsko-wołoskie. Informacje te uważano za mocno przesadzone. Faktem jest jednak to, że w roku 1620 Turcja nie była przygotowana do wojny z Rzeczypospolitą, a działania w rzeczywistości, o czym za moment Sprowokowała strona polska. Być może Turcy rzeczywiście planowali wojnę z Rzeczpospolitą. Tak naprawdę mieli do wyboru, czy zaatakować Habsburgów, czy Rzeczpospolitą, ale dopiero chyba w roku 1621, wcześniej, wcześniej tego nie planowali, z różnych powodów, choćby nawet takich logistycznych. Hetman Żółkiewski, chcąc, Uprzedzić działania tureckie i przenieść Teatr działań wojennych poza granicę Rzeczypospolitej, jak wspominałem, słuszne to było przedsięwzięcie, ponieważ odsuwała groźbę zniszczenia kraju, odsuwała groźbę kradzieży czy rabunków, wszelkiej maści właśnie z terenu Rzeczypospolitej, przekroczył ostatecznie granicę Mołdawii i zdecydował się, zdecydował się na wkroczenie na teren gospodarstwa, co miało miejsce w roku 1600. 20. Wyprawa, za wyprawą oczywiście mocno optowali stronnicy Habsburscy w Rzeczpospolitej, na czele z podkanclerzem koronnym Andrzejem Lipskim. Ostatecznie Zygmunt III także zdecydował się na wydanie odpowiednich rozkazów Hetmanowi Żółkiewskiemu. Szybko okazało się, że kalkulacja Żółkiewskiego była zupełnie błędna po przekroczeniu granicy, kiedy wojska podciągnęły pod Cecorę, okazało się, że nie ma tam się z kim bić. Okazało się, że rzeczywiście to, co szlakta podnosiła, że to są informacje niesprawdzone, że armia turecka, tatarska, wołoska, mołdawska nie gromadzi się, rzeczywiście nie zgromadziła się. Mołdawianie przysłali bardzo nieliczne posiłki, zaledwie kilkuset jeźdźców. Kozacy także symbolicznie wystawili pomoc dla Rzeczypospolitej. Żółkiewski czekał, aż w końcu ktoś przyjdzie i się będzie z nim bił. Turcy na szybko zebrali armię, pomaszerowali pod Cecorę i pomimo Bohaterskiej obrony dawnych szańców pod cecorą, to Żółkiewski poniósł klęskę. Odwrót armii w zasadzie wyglądał katastrofalnie to była raczej paniczna ucieczka niż jakakolwiek zorganizowany, jakikolwiek zorganizowany odwrót, w trakcie którego tej ucieczki, czy tego odwrotu, zginął Stanisław Żółkiewski. Miary klęski dopełnił później jeszcze jesienny najazd Tatarów na Południowe kresy Rzeczypospolitej, tutaj szczególnie chodzi o Ukrainę, którzy później odeszli na leża zimowe. W zimie starano się działań wojennych nie prowadzić, ale to pokazało, że nad głowami szlacheckimi zawisła już wtedy realna groźba wojny z państwem tureckim. Przygotowania do wojny jak dwie strony przygotowywały się do działań wojennych to też będzie niezwykle istotną kwestią. Wiadomości o zwycięstwie pod Cecorą szybko rozeszły się po państwie tureckim, bardzo szybko dotarły oczywiście do Stambułu, wywołując niemałą euforię radości u sułtana Osmana II. Uznał on, że właśnie to jest ten moment, kiedy należy wojnę z Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą rozpocząć. Jak mówiłem, rozważano dwie możliwości, wojnę z Habsburgami bądź, bądź z Polską. Rzeczywiście Cecora pokazała, że Przynajmniej w mniemaniu sułtana i jego otoczenia, łatwiej będzie wywołać wojnę z Rzeczpospolitą. Wojnę wspierał wspomniany przeze mnie wielki Wezyr Ali Pasza, a przeciwny był tej wojnie i publicznie to mówił, o czym w Rzeczpospolitej wiedziano. Wielki Mufti Stambułu, który argumentował to obowiązującym, przynajmniej teoretycznie cały czas, układem pokojowym. Dodatkowo poseł francuski wskazywał na to, że społeczeństwo turecki, a szczególnie społeczeństwo stolicy, nie jest kompletnie przychylne wojnie. Ba, nawet było możliwe, czy społeczeństwo, czy zaoferowało sułtanowi zwrócenie kosztów dotychczasowych przygotowań do wojny Rzeczpospolitą, aby tylko tej wojny nie wszczynać. Rzeczpospolita znalazła się w dosyć trudnym położeniu. Jako sojusznik Habsburgów narażona na wojnę z państwem tureckim także wrogo nastawiona przecież do Rzeczypospolitej było państwo moskiewskie które szukało odwetu za ostatnie przegrane wojny z Rzeczypospolitą. Oczywiście w roku 1620 w Polsce zrodziła się obawa o nawet wspólne uderzenie Turcji i Moskwy, ale ostatecznie Moskwa przez całą przez cały ten okres zmagań 1620-21 pozostała bierna, neutralna i przyglądała się temu, co będzie się działo na kresach Południowych Rzeczypospolitej. Przekalkulowano w Moskwie, że lepiej mieć przy granicy Rzeczpospolitą, aniżeli bardzo agresywnego sąsiada, którym jest państwo tureckie. Uważano, że Turcja jest dla Moskwy groźniejszym przeciwnikiem, aniżeli Rzeczypospolita. Ale nie chcąc drażnić Moskwy Zygmunt III odwołał nawet zbierające się już na wojnę pospolite ruszenie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Plan wojny z Rzeczpospolitą opracował wymieniany już przeze mnie nieraz wielki Ali Pasza. Przewidywał on uderzenie w dwóch kierunkach. Pierwszym uderzeniem Pierwsze uderzenie miało wyjść z terenu Mołdawii na Podole i Róż Czerwoną. Tutaj zakładano przemieszczenie się armii aż po Lwów i oblężenie tego miasta. Natomiast drugim kierunkiem, takim, który miał odciągnąć też wojsko Rzeczypospolitej, było uderzenie przez przełęcze Karpackie w kierunku na Kraków i podejście pod dawną stolicę Rzeczypospolitej. Z terenu Mołdawii miały uderzyć główne siły tureckie, na czele oczywiście z samym, z samym sultanem. Działania miała podjąć także wcześniej Orda, działania dywersyjne mieli też podjąć wysłannicy tureccy, którzy mieli namawiać mieszkańców Ukrainy do buntu przeciwko Rzeczypospolitej, wskazując na korzyści, jakie będą mieli pod panowaniem tureckim. Przygotowania do wyprawy na rzeczy pospolitą podjęto z wielkim rozmachem. Choć na początku przeszkodziły im niebywałe o tej porze na terenie Turcji mrozy. Wywołały one przede wszystkim duże trudności w zaopatrzeniu, w zgromadzeniu potrzebnej żywności. Pierwsze oddziały dotarły na teren Mołdawii i Wołoszczyzny już w lutym, a ich zadaniem było osłanianie armii marszu Wielkiej Armii tureckiej. Z portu w Stambule wyruszyła w tym samym czasie wielka flota z zaopatrzeniem, żywnością, amunicją, kulami, które miano też wyładować niedaleko granic z Rzeczpospolitą. W trakcie tych przygotowań do wojny zmarł niespodziewanie główny autor tego pomysłu i główny orędownik wojny z Rzeczpospolitą, Ali Pasza i jego miejsce zajął z pochodzenia albańczyk Hussein Pasha. Nie zadnieńbano także w trakcie przygotowań do wojny akcji dyplomatycznej Zarówno ze strony tureckiej, jak i ze strony Rzeczypospolitej. W państwie polsko-litewskim podjęto także przygotowania do wojny. 22 września odbyły się sejmiki przed Sejmem, który zwołano na 3 listopada, który miał rozważyć, jak bronić ojczyzny. Wtedy już Lit nie miał żadnych wątpliwości, że wojna z Turcją będzie, że do działań zbrojnych. Prędzej czy później, nawet prędzej niż później, rzeczywiście dojdzie. Ostatecznie uzyskano informacje, kiedy no wiedziano już o armii, o zagładzie armii Żółkiewskiego. Ponownie zwołano sejmiki, które miały zająć się przede wszystkim kwestią, kwestią obrony. Oczywiście też chodziło o pieniądze, żeby zebrała szlachta i zgodziła się na takie podatki, które pozwolą na utrzymanie wielkiej armii, która mogłaby sprostać potężnej armii tureckiej. Biskupi oferowali połowę dochodów ze swoich biskupstw. E, przewidywano, że nawet papież Paweł V udzieli Rzeczypospolitej wsparcia finansowego w związku z toczącą się wojną. Wysłano do niego biskupa wileńskiego Eustachiego Wołowicza. W Sejmie debatowano także nad rozmiarem armii, nad liczebnością Wojska, a także jak wspomniałem, nad sposobami opłacenia, co zawsze było nieodzownym punktem dyskusji dotyczącej obronności państwa. Zygmunt III, Zygmunt III dowództwo Wojsk Rzeczypospolitej powierzył Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, Hetmanowi Wielkiemu Litewskiemu. Ostatecznie Sejm uchwalił armię w wysokości 36 tysięcy żołnierzy. Podjęto także decyzję o powołaniu dwóch rad wojennych. Jedna rada wojenna będzie przy Królu, a druga przy Hetmanie. Ta rada wojenna przy Hetmanie uzyskała duże kompetencje i prorogatywy. W zasadzie ograniczając tym samym szybkość podejmowania decyzji przez Chodkiewicza i, i Chodkiewicz w gruncie rzeczy musiał radzić się owych komisarzy co do kolejnych poczynań wojskowych i do kolejnych poczynań militarnych. W przypadku pokoju z Turcją, bo też tak zakładano, że może dojdzie tylko do konfrontacji, znaczy może nie tyle do konfrontacji, co do manifestacji zbrojnej dwóch stron i ostatecznie wszyscy usiądą do rozmów pokojowych, ale również tutaj Chodkiewicz musiał konsultować to wszystko z komisarzami. Zaraz po Sejmie Rzeczpospolita podjęła także akcję dyplomatyczną, aby uzyskać. Możliwie jak najwięcej korzyści, czy sojuszy, czy wsparcia dyplomatycznego ze strony państw Europy Zachodniej. Do cesarza Ferdynanda II wysłano Kasztelana Sierackiego, Maksymiliana Przeremskiego. Niestety Zygmunt III, pomimo dywersji lisowczyków, nie uzyskał od Habsburgów nic. Oni usprawiedliwiali się toczącą się wojną letnią w Europie i tym, że muszą walczyć z protestantami na terenie Rzeszy Niemieckiej. Nie pozwolono nawet Królowi Polskiemu na zaciąg żołnierzy na terenie Śląska. Wysłano także posłów do, na Sejm Rzeszy, do Ratyzbony z prośbą o wsparcie. Niestety wyprawa ta dyplomatyczna zakończyła się fiaskiem, ponieważ Sejm nie doszedł do skutku. Szukano także wsparcia w Anglii, gdzie król Jakub I. Chciał utrzymywać dobre stosunki z Rzeczpospolitą i poseł Jerzy Osoliński późniejszy kanclerz wielki koronny, uzyskał zgodę na werbunek żołnierzy, a sam król angielski obiecał przekazać w pomocy Rzeczypospolitej 5 tysięcy żołnierzy. Niestety, werbunek szedł bardzo opieszale i tak naprawdę żołnierze ci przybyli już po kampanii 1621 roku. Wysłano także posłów do Holandii, do Francji, do Wenecji, ale oczywiście wszelkie te zabiegi zakończyły się niepowodzeniem. Zaniedbano troszeczkę mm, kontaktów dyplomatycznych z Hiszpanią, ponieważ Hiszpania była w tym czasie gotowa wystąpić przeciwko Turcji, i flota hiszpańska mogła zaatakować wybrzeża tureckie, co byłoby dla Rzeczypospolitej no, rzeczywiście pewnym, pewnym odciążeniem, jeśli chodzi o Przewidywaną wojnę. Natomiast dlaczego? Dlatego, że Turcy splądrowali królestwo Neapolu, które należało wówczas, które należało wówczas do, do hiszpańskich Habsburgów. Niestety zaniedbano ten kierunek i tutaj pomocy żadnej nie można było oczekiwać. Wysłano posłów do Danii, do Bawarii, do Saksonii, do Pomorza Zachodniego, wszędzie prosząc o możliwość werbunku. w gruncie rzeczy na to pozwalano, to problem był taki, że nie za bardzo było kogo werbować, ponieważ trwała wojna trzydziestoletnia i w zasadzie wszystkie możliwości, czy większość możliwości demograficznych werbunkowych w Europie zostało w ten sposób wyczerpane. Zygmunt III wydawał natomiast listy przypowiednie na werbunek w Polsce, sam osobiście zajął się artylerią, zaopatrzeniem tej formacji w amunicję, w proch. Król wydawał pieniądze z własnej szkatuły. Własną, własnym działaniem, własną energią rzeczywiście przysporzył się do, do podniesienia rangi i zaopatrzenia dobrego artylerii Rzeczypospolitej, która miała wyruszyć na wojnę z państwem tureckim. Mobilizacja polskiej armii przebiegała jednak bardzo opieszale. Wojsko bardzo wolno się gromadziło i niejednokrotnie oczywiście obraz tego wojska pozostawiał wiele do życzenia. Chodkiewicz planował wydać Turkom jedną wielką walną bitwę, która rozstrzygnęłaby w gruncie rzeczy losy całej wojny. Trochę przeciwnie do komisarzy, którzy będą przez cały czas i tych przygotowań, bo przecież plany wojenne musiano rozważać, jak będzie to wszystko, przynajmniej teoretycznie wyglądało, to komisarze byli tutaj bardzo ostrożni, zalecali daleko idącą wstrzemięźliwość. Taktyka Chodkiewicza przewidywała aktywną obronę właśnie w oparciu o Chocim nad Dniestrem, w zasadzie nieopodal twierdzy, gdzie tam zaczęto budować cały obóz, o czym jeszcze też parę słów opowiem. Taktyka przez, założona przez Chodkiewicza miała polegać na tym, że jeśli nawet nie doszło by do budowalnej bitwy, to miano nękać różnymi wypadami i różnymi tego typu akcjami przeciwnika, który pewnie stanąłby pod obozem. Hetman Wielki Litewski zgodnie z, jak już mówiłem, sztuką wojenną staropolską chciał narzucić przeciwnikowi teren walki, chciał mu narzucić miejsce, w którym do tej walnej rozprawy z Rzeczypospolitą dojdzie. Przypuszczano także w Polsce, że sułtan nie nadciągnie z całą armią. Jak bardzo się pomylono, pokażą to Wydarzenia już bardzo, bardzo niedługo. Rzeczypospolitej z pomocą przyszli Kozacy. Wojsko polskie, jak już mówiłem, zbierało się bardzo opieszale. Tutaj, jeśli chodzi o liczby, liczbę Kozaków, którzy przybyli do Hetmana Chodkiewicza pod podchocim wahają się. Od dwudziestu kilku, nawet historiografia ukraińska podaje, że było to 50 tysięcy, co wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. Musimy pamiętać o tym, że Kozacy dokonali niezwykłego wysiłku mobilizacyjnego i z Królewiczem Władysławem posłali na teren państwa moskiewskiego ponad 20 tysięcy ludzi. Wielu z nich nie wróciło i teraz zaciągnięcie kolejnych 50 tysięcy wydaje się niemożliwe. Ocenia się te siły na około 20, nieco ponad 20 tysięcy żołnierzy, i tak było to znaczne wsparcie dla wojsk, dla wojsk koronnych. Wydaje się, że pod Chocimiem mogło być jeszcze dodatkowo trochę kozaków, mogło być także dodatkowo trochę uzbrojonej czeladzi. W każdym bądź razie na pewno siły Rzeczypospolitej były znacznie mniejsze od armii tureckiej i tutaj też liczby są bardzo różne i bardzo różnie podaje się, jaki był ten stosunek sił pomiędzy dwoma, dwoma walczącymi obozami. Bitwa. Niemałych trudności, jak już mówiłem, daje nam określenie liczby, czy wielkość armii tureckiej, która podciągnęła pod, pod Chocim. Proszę pamiętać, że na początku wszyscy wyobrażali sobie, że jednak mimo wszystko nie będzie to sam sułtan, nie będzie to cała potęga turecka, która będzie zmierzała w kierunku Rzeczypospolitej. Okazało się jednak inaczej. Podaje się w historiografii, że armia turecka wynosiła około 200 tysięcy ludzi, co jest oczywiście liczbą znacznie przesadzoną. Wydaje się, że było ich około 100 tysięcy, do tego trzeba doliczyć także wojska lenników tureckich, do tego trzeba doliczyć uzbrojoną czelać oraz cało, całe to zaplecze obozowe, które było razem z armią turecką. Wyszkolenie armii tureckiej, ach, jedna ważna rzecz. Turcy ciągnęli ze sobą znacznie więcej dział niż posiadała Armia Rzeczypospolitej, aż 60 armat, w tym sporo armat ciężkich, które mogły prowadzić skutecznie oblężenie, mianowicie armat 55funtowych. Jeśli chodzi o wyszkolenie armii tureckiej, to chwała Janczarów już chyba trochę wówczas przeminęła. Przekonał się o tym sultan na własne oczy, kiedy w trakcie marszu. Urządzono zawody w strzelaniu do srebrnego talerza. Mało który z janczarów umiał to zrobić, mało który umiał trafić w ów talerz. Jeszcze gorzej, podobno, przedstawiała się sztuka strzelania z armat. Także, jak widzimy, armia turecka, mimo tego, że dysponowała wielką siłą ogniową, to nie była w stanie jej wykorzystać, a może i dobrze. Dodatkowo, rzeczywiście broni palnej Turcy nie posiadali zbyt dużo. Większość jazdy posługiwała się łukami i z łuków także strzelano. Turcy nie byli także przystosowani do warunków klimatycznych, które będą panowały we wrześniu i w październiku właśnie w okolicach Chocimia. Często Żołnierze ubrani byli w bardzo ładne, bardzo kolorowe, jedwabne stroje, ale nie pomagały one w żadnym wypadku przetrwać jesiennych chłodów, zapadali w różne choroby, z których powodu także bardzo często później w obozie umierali. Turcy nie mieli także wybitnych wodzów poza Sultanem Osmanem II, bardzo ambitnym młodym człowiekiem, którzy mogliby rzeczywiście pokierować tak wielką armią. Wojska Rzeczypospolitej nie liczyły tyle, oczywiście, ile uchwalono na Sejmie. Rzadko kiedy to się zdarzało. Armia Rzeczypospolitej dysponowała tylko 28 armatami, które ciągnęły ze sobą doborowe pułki królewicza Władysława, który również pojechał pod Chocim, zdobywając szlify wojenne. Późniejszy król Władysław IV. W marszu pozostawiono także silne załogi, bo to było konieczne, żeby zabezpieczyć ewentualnie tyły przed jakąś dywersją ze strony tureckiej i takie silne załogi wojskowe pozostawiono w kamieńcu Podolskim i pozostawiono także w Krakowie. Armia Rzeczypospolitej także cierpiała niedostatki, także nie była do końca dobrze wyposażona. sporo żołnierzy nie miało broni, pożyczało od kolegów, brakowało także żywności, brakowało, brakowało paszy. Brakowało też Rzeczypospolitej doświadczonych dowódców. Proszę pamiętać, że wojna 1620-21 to jest jedna z wielu wojen, które Rzeczypospolita przecież prowadziła od początku wieku XVII. To są wojny ze Szwecją, z Moskwą, gdzie jednak ta kadra dowódcza niestety poniosła bardzo poważne straty demograficzne. Armia Rzeczypospolitej, podobnie jak armia turecka, stanowiła mozaikę różnych narodowości. Służyli w Armii Rzeczypospolitej Rusini, Niemcy, Inflantczycy, Tatarzy, Litewscy, Węgrzy, Szkoci, a także wiele inny, wielu innych przedstawicieli państw zachodnich, którzy zgodzili się na werbunek do Armii Rzeczypospolitej, aby w imię obrony łacińskiego świata walczyć z Turkami. Choć im w latach dwudziestych, wtedy kiedy zaczęła się wojna XVII wieku, był niewielkim, niewielkim miasteczkiem liczącym zaledwie kilkadziesiąt domów, te domy zostały spalone. Doszczętnie przed obroną zawsze tak robiono, wypalano przedmieścia, aby nie dawać schronienia nadciągającemu przeciwnikowi. Pozostawiono tylko cerkiew, o którą będą toczyć się krwawe walki, ponieważ będzie to idealne miejsce do tego, aby Turcy mogli się tam rzeczywiście schronić. Obóz polsko-litewski znajdował się na wzgórzu, które przylegało do Dniestru i całkowita powierzchnia obozu oblicza się ją na około 8 km2. Przed nadejściem armii tureckiej obóz był już w sumie ukończony, umocniony zupełnie przyzwoicie. Był tam głęboki rów, który miał utrudnić nadejście, który miał utrudnić atak, szturm wojskom tureckim. Obóz był zaopatrzony w usypane bardzo solidnie i wysokie szańce. Były tam dwie bramy, Brama Polska i Brama Litewska, które miały służyć właśnie wypadom piechoty na nieprzyjaciela. Obie, obie bramy zabezpieczono szańcami. Całość umocnień zaprojektował wybitny inżynier wojskowy Wilhelm Appelmann który doskonale znał się na sztuce holenderskiej, sztuce fortyfikacyjnej. 2 września 1621 roku pod Chocimiem pojawiły się pierwsze jednostki tureckie, ale oczywiście nie nadciągnęła jeszcze póki co armia Osmana II. Chodkiewicz zorientował się na samym początku, że ma jedynie do czynienia z częścią sił przeciwnika, a nie z tymi, które rzeczywiście gdzieś tam za nimi dopiero nadciągają. Chciał wykorzystać ten moment, wyprowadził całą armię Rzeczpospolitej przed Szańce, chciał doprowadzić do bitwy, zupełnie zniszczyć te przednie oddziały tureckie, co byłoby w gruncie rzeczy rozwiązaniem bardzo dobrym, bo na pewno osiągnęłoby to swój efekt psychologiczny i mogłoby oddziaływać na pozostałe jednostki, które ciągnęły podchodzi. Wymiar psychologiczny i ostateczne złamanie ducha bojowego. To przyświecało. Właśnie temu pomysłowi Chodkiewicza. Wojsko zostało wyprowadzone. Hetman pięknie przemówił. Do żołnierzy zaintonowano Bogu Rodzice, którą podobno słyszano nawet w tureckich namiotach. Słutan nie zdecydował się jednak na walną bitwę, wiedząc, że to nie są jeszcze wszystkie siły, wiedząc, że tą walną bitwę może rzeczywiście e, przegrać. Skierował swój atak na kozaków. Zresztą kozacy będą atakowani przez cały okres oblężenia Chocimia bardzo intensywnie przez, przez stronę turecką. Większość właśnie tych szturmów będzie szła w kierunku obozu kozackiego, który będzie nie tyle, będzie dobrze ufortyfikowany, a dodatkowo jeszcze kozacy byli e, słynęli z tego, że potrafią się bronić za taborem, czyli wozami, na których ustawiono niewielkie działa, które powiązane były łańcuchem ze sobą e, najczęściej w postaci kwadratu bądź okręgu i tutaj można było skutecznie odpierać kolejne, kolejne ataki. W czasie tego ataku na obóz kozacki Turcy oczywiście nie zaniedbali też stanowisk polsko-litewskich. Ostrzelano je wówczas z armat, co spowodowało, że Hetman Chodkiewicz wydał rozkaz cofnięcia się za Szańce, aby zminimalizować Ewentualne straty takiego wynikłe z takiego ostrzału artyleryjskiego. Chodkiewicz także, widząc, co dzieje się w obozie kozackim, posłał im na pomoc piechotę niemiecką i polską, a także rozkazał działom litewskim, armatom litewskim ostrzelanie w tym wypadku nacierających Turków. Niedługo na pomoc zaporożcom ruszyli także Lisowczycy, rajtarzy i inne formacje wojskowe inne formacje wojskowe. Żołnierze tureccy zaczęli się cofać, a sultan postanowił w trakcie wycofywania ostrzelać z artylerii stanowiska polskie, litewskie i stanowiska kozackie. Stopniowo ten impet prowadzonych działań wojennych malał, stopniowo zaprzestano kolejnych szturmów, kolejnych, kolejnych ataków. Noc z 2 na 3 września. Upłynęła wrogim stronom na umacnianie, na, na dalsze fortyfikowanie swoich umocnień, na naprawianie tego, co zostało do tej pory zniszczone. Chotkiewicz obawiał się długotrwałego oblężenia, a obawiał się tego dlatego, że widoczne były rzeczywiście braki w zaopatrzeniu. Cały czas uważał, że można wojnę rozstrzygnąć w wyniku jednej wielkiej, walnej bitwy. Zwołał radę wojenną, owych komisarzy, którzy, których wyznaczył mu Sejm, oni nie zgodzili się na to, aby taką walną bitwę przeprowadzić. Oczywiście wszyscy wspominali i wszyscy dokładnie pamiętali, co stało się pod Cecorą, jaką straszliwą klęskę poniósł Hetman Żółkiewski. Dlatego też na taką bitwę nie zgodzono się. Poza tym przekonywali Hetmana. Słusznie, skąd inąd, że Turcy mają dużą przewagę w artylerii i zmasowany atak czy zmasowana bitwa przy takiej przewadze parku artyleryjskiego spowodowałaby po polskiej stronie bardzo poważne straty. 3 września okazało się, że Turcy zajęli teren wczorajszych walk, czyli tych walk z 2 września i przesunęli się znacznie w, w pobliże polskich szańców czy znacznie w pobliże obozu polsko-litewsko-kozackiego. Tego dnia walki do walk przystąpiły znacznie większe siły tureckie. Piechota osmańska pojawiła się przed pozycjami wojsk koronnych. Część z nich zaatakowała, zaatakowała niespaloną przez Polaków Cerkiew, to o czym już wspominałem, a inni z pobliskiego lasu ostrzeliwali wysuniętą przed wały polską piechotę. Stopniowo jednak przy wsparciu artylerii piechota polska uzyskała przewagę i janczarzy zmuszeni byli do wycofania się. Bardzo szybko okazało się, że głównym kierunkiem ataku wojsk tureckich nie jest obóz polsko-litewski, a ponownie pozycje kozaków. Walki toczyły się do wieczora, a kozakom z pomocą przychodziły jednostki polskie, litewskie, wspomagano ich ostrzałem artyleryjskim. Z, polskiem, z polskiej strony. Ostatecznie Turków odrzucono, zostali zmuszeni do wycofania się. 4 września pod Chocimiem stała już cała armia turecka i wówczas dopiero zobaczono, jaka jest to siła i w zasadzie otoczono obóz Polski z trzech stron. Tego samego dnia wojska tureckie ruszyły do kolejnego szturmu, a sultan zapowiedział podobno, że jeśli nie przyniosą mu, nie przyprowadzą mu w kajdanach hetmana kozackiego, sahajdacznego, to do tej pory żołnierze tureccy nie będą ani jeść, ani pić. Główne natarcie znowu skierowano na obóz kozacki, uznając kozaków za największych przeciwników i nieprzyjaciół. Kozackie armaty w liczbie 23 nie pozostawały dłużne ostrzałowi tureckiemu, także celnie ostrzeliwano pozycję armii sułtańskiej. Początkowo Turcy uzyskali przewagę, zaczęli spychać Kozaków w głąb ich obozów, zaczęli spychać ich właśnie na owe wozy taborowe. Widząc to, Sahajdaczny poprosił Chodkiewicza o pomoc, a ten natychmiast skierował do walki jednostki polskie, litewskie, które wsparły działania Kozaków. Po sześciu godzinach nieustannych szturmów, sześciu godzinach bitwy nieustannej, żołnierze sułtana rozpoczęli ponownie ostrzał z ciężkich dział, Widzicie państwo, szturmy były. Przeplatane ostrzałem artyleryjskim, poprzedzane szturmy były ostrzałem artyleryjskim. Rzeczywiście armaty odgrywały tutaj wielką rolę, a niestety przewaga ich była po stronie tureckiej. Turcy także pod koniec dnia za poroszcy przystąpili do kontrnatarcia. Czyli Kozacy przystąpili do kontrnatarcia. Rzeczywiście zdobyto namioty tureckie. No, ale Kozacy przystąpili do ich rabowania, zupełnie nie zwracając uwagi, co się dzieje. Tymczasem Turcy przegrupowali się, zwarli szyki i przystąpili do kontruderzenia, co spowodowało ucieczkę Kozaków, ewakuację czy, czy nawet paniczną ucieczkę. W obozie tureckim sultan natomiast szukał winnych. Dlaczego bitwa jeszcze nie została rozstrzygnięta? Dlaczego nie udało się szturmem zdobyć obozu polskiego? Od zbiegłego do Turków, Kozaka dowiedziano się o problemach z zaopatrzeniem wojska polskiego, a także tą dotyczącą prochu, amunicji i tak dalej. Przerwę w tych działaniach wojennych obie strony zwyczajowo już wykorzystały na naprawę umocnień, na budowę nowych. W nocy z 6 na 7 września Kozacy urządzili wypad. Na stanowisko gwardii sultana. To były tak zwane nocne wycieczki, które właśnie przeprowadzano przez bramę polską bądź litewską bądź z taboru kozackiego. One miały także zniechęcić i wywołać taki efekt psychologiczny. W czasie takiej wyprawy zabijano ilu się dało przeciwników, rabowano co się dało, ale przy okazji siano wielki popłoch. I taką wycieczkę, jak to wówczas nazywano, przeprowadzono, jak wspominałem, w nocy z 6 na 7 września. 7 września Turcy przeprowadzili kilka uderzeń na siły koronne i siły litewskie. Jak zwykle cały impet uderzenia został skierowany na obóz kozacki. Wszystkie szturmy tego dnia udało się szczęśliwie odeprzeć. Około południa wojska sułtańskie uderzyły na nieatakowany do tej pory odcinek, który, który był broniony przez Litwinów i pułki Królewicza Władysława. Żołnierze nie spodziewali się ataku z tej strony, rzeczywiście wywołało to zaskoczenie, nie byli tego przygotowani, a Turcy zajęli szaniec i podeszli do wału głównego, co było sytuacją już bardzo niebezpieczną. Chodkiewicz widząc to, zorientował się w powadze sytuacji i oczywiście natychmiast posłał piechotę, która znajdowała się w odwodzie na pomoc wojskom litewskim. Na szczęście Turcy zajęci byli plądrowaniem zdobytego obozu, zdobytych namiotów i nie zwrócili uwagi na nadciągającą piechotę. Dodatkowo Turcy wycofując się zostali ostrzelani przez oddziały polskie schowane za bramą litewską, które skutecznie jeszcze dopełniły tego tej klęski, tego szturmu i tego pogromu Turków. Turcy, zmyleni bowiem brakiem obrońców na wałach, w momencie, kiedy właśnie się wycofywali, zaatakowali je i wpadli w zasadzkę, którą wcześniej przygotowano. Hetman litewski posłał. Żeby dokończyć dzieła no, tego zwycięskiego, zwycięskiej bitwy tego dnia jeszcze doborowe oddziały husari, które ostatecznie ostatecznie doprowadziły do ucieczki Turków. Ów zamaskowany szaniec wybudował nie kto inny, jak wspomniany przeze mnie już inżynier wojskowy Appelman. I to jego dziełem był ów szaniec, który był przyczyną owej. Czy sukcesem, sukcesem wyparto Turków i wciągnięto ich w zasadzkę. Porażka tego dnia, po, znaczy po porażce tego dnia, Turcy podjęli decyzję o zaprzestaniu szturmów, przynajmniej na pewien czas. One, one zostaną odnowione potem, ale zdecydowali się przystąpić do regularnego oblężenia. 8 Września Hotkiewicz ponownie chciał sprowokować stronę turecką do przeprowadzenia walnej bitwy. Wyprowadził wojsko przed Szaniec, ale sułtan pozostał obojętny na tą prowokację. Podobnie dnia następnego również Hotkiewicz próbował sprowokować Turków do walnej bitwy. Turcy do tego nie dali się w żaden sposób wciągnąć i te zamierzenia Hotkiewicza niestety spełzły na niczym. 11 września Turcy przeprowadzili, przeprawili się częściowo zbudowanym mostem e, przez Dniestr z czterema lekkimi działami i zaczęli ostrzeliwać stanowiska polskie. Ostrzelali przede wszystkim tabor kozacki. Wsparcie za dały polskie i litewskie armaty, co spowodowało, że Turcy z przeprawioną baterią musieli się wycofać. Kolejny atak nastąpił 12 września i po raz kolejny na obóz kozacki nie przyniosło to Turkom Turkom żadnych sukcesów. 14 września armię turecką wsparł pięciotysięczny oddział żołnierzy Berbeja Budy Karakasza Paszy. W związku z tym zdecydowano się w następnym dniu, kiedy te posiłki przyszły, przeprowadzić kolejny szturm. Natarcie przeprowadzono tym razem na centralny odcinek wałów, ponieważ Turkom udało się uzyskać informację od Zbiega, że ten odcinek jest Mniej strzeżony, mniej pilnowany. Była to w rzeczywistości prawda, Postacjonowały tam tylko nieliczne regimenty piechoty. Po krótkiej walce wojska tureckie zaczęły, zaczęły wspinać się na umocnienia, zaczęły się wdzierać na polskie szańce, co spowodowało, że Chodkiewicz wydał decyzję, aby na odsiecz wysłać kilka jednostek, w tym gwardię Królewicza Władysława, a nawet uzbrojoną. Czelać, czyli rzeczywiście już takie zupełne odwody. W wyniku wzajemnych nieporozumień wśród oficerów tureckich i konkurencji wśród nich, bo oczywiście tutaj zwyczajowo dochodziło do rabunków i, i czasami żołnierze bardziej byli zajęci rabowaniem niż prowadzeniem działań wojennych, udało się odeprzeć wojska sułtana, a obrońcy, czyli wojska polsko-litewsko-kozackie, przystąpiły do kontrnatarcia. Sultan Osman II usunął, rozświecony straszliwie, usunął z stanowiska głównego dowodzącego Husejna Pasze, obwiniając go o klęski, które dotychczas wojska tureckie ponosiły i obarczył go winą podjęcia decyzji o zaprzestaniu szturmów. Ciągłe niepowodzenia Turków w czasie tych walk spowodowały wątpliwości umiejętności przede wszystkim oficerów tureckich. Duży wpływ miały na, tym, na to także nastroje w obozie tureckim, w którym zaczynało brakować żywności. Te linie zaopatrzeniowe zostały niezwykle rozciągnięte. Turcy nie mieli za bardzo skąd ściągać już żywności. Rabowano... W najbliższą okolicę już dawno zrabowano, ale zaczęto wysyłać oddziały coraz dalej, coraz dalej po pożywność. Cena chleba w tamtym terenie, na tamtym terenie wzrosła o 60 razy. Z mięsem było lepiej znacznie niż z chlebem, a to dlatego, że jedzono mięso zdechłych zwierząt, a zdechły one z wyniku braku pożywienia i braku paszy. Sytuacja w obozie polskim była także nieciekawa, także brakowało żywności nie tylko dla ludzi, ale i również dla zwierząt. Braki próbowano uzupełnić poszukiwaniem żywności w okolicznych miasteczkach, gdzie wyprawiano oddziały w celu no, przyprowadzenia czy przywiezienia przyprowadzenia takiego zaopatrzenia. Równocześnie z działaniami wojennymi zaczęto myśleć o rozmowach pokojowych. Oczywiście nie zaprzestano tych działań, bo wiadomo, że najlepiej prowadzić rozmowy pokojowe przy wsparciu własnej armii, a najlepiej jeśli ta armia rzeczywiście wygrywa. Zaczęły się takie rozmowy na temat ewentualnego pokoju. Chodkiewicz wysłał krótki list do sułtana, że pokoju pragnie, ale nie za wszelką cenę i oczywiście nie na zupełnie warunkach tureckich. Prosił także Chodkiewicz, bo tu był pewien problem bardzo istotny i on też będzie widoczny w trakcie Rokowań pokojowych Chodkiewicz poprosił sułtana, aby przysłano list w języku europejskim. Ponieważ armia polska nie posiadała tłumacza z języka tureckiego i nie za bardzo było wiadomo, o czym wcześniej pisał Wezr do Chodkiewicza. Bo on także wysyłał listy, ale nie wiadomo było, co w nich jest, ponieważ nie umiano ich odczytać. Poseł Chodkiewicza wrócił obo do obozu. Z pismem napisanym w języku węgierskim, który już udało się, udało się odczytać. Napisał go hospodar mołdawski. Wszyscy zebrani wypowiedzieli się na Radzie Wojennej, o, znaczy wypowiedzieli się w kwestii podjęcia rokowań, się na to zgodzili i też takie rokowania podjęto, natomiast uznano, że w żaden sposób nie mogą one przynieść ujmy na Honorze Rzeczypospolitej. Ostatecznie do obozu tureckiego wysłano kolejnego posła, nazywał się Jakub Zieliński, którego zaopatrzono w odpowiednie listy. Kolejne dni mijały na blokadzie, na drobnych utarczkach, drobnych starciach, nie przynosząc oczywiście żadnego rozstrzygnięcia w zaistniałej sytuacji. Nie wiedziano także, jak potoczą się rozmowy z turkami. Uznano, że należy liczyć się z kontynuacją dalszej walki. Przy wielkim zdziwieniu przybyłych Chotkiewicz. Zwo, znaczy Chodkiewicz, żeby zasięgnąć zdania swoich żołnierzy, co, co dalej czynić, zwołał Radę Wojenną, zwołał Koło Generalne na 18 września. Przy wielkim zdziwieniu przybyłych, Chodkiewicz przyjął ich leżąc na łożu. Bardzo już cierpiał, bardzo dokuczała mu, dokuczała mu choroba. Przedstawił sytuację, jak wygląda sytuacja w obozie, jak wygląda sytuacja, jak wyglądają zmagania z Turcją, chociaż wszyscy doskonale o tym wiedzieli. Powiedział także, że można się wycofać. Można wycofać się, można dalej nie podejmować walki, ale stwierdził również, że okryłoby to wszystkich wielką hańbą. Nie zgodzono się na to. Wszyscy entuzjastycznie wręcz poprosił Chodkiewicza o zdanie. Żołnierze entuzjastycznie podjęli decyzję o dalszym kontynuowaniu walki. Powiedzieli, że lepiej umierać za ojczyznę niż okryć się hańbą. To oczywiście ucieszyło Chodkiewicza, podniosło morale wojska, ponieważ ta informacja rozeszła się jak piorun po, po wszystkich jednostkach, i żołnierze z nowym entuzjazmem przystąpili do działań wojennych. Po nieudanym szturmie Karakasza Paszy Turcy zaczęli zachowywać się bardzo biernie, a inicjatywę przejęły wtedy oddziały polskie, litewskie i kozackie, urządzając nocne wypady do obozu tureckiego. W czasie jednego z takich wypadów, 16 września, oddział liczący 1300 kozaków zaporowskich i około 300 polskich hajduków, no i niewiele i kilku węgierskich piechurów, przeprawili się do obozu tureckiego i dokonali śmiałego ataku na przeciwników, się zabijając ich dosyć sporo, ale także udało im się zabrać żywność, amunicję, a także kule armatnie. Kolejny taki wypad, jak to wówczas wycieczkę, przeprowadzono w nocy z 18 na 19 września i ten wypad również zakończył się sukcesem. 19, 19 września Turcy podjęli decyzję o kolejnym szturmie. I oczywiście przede wszystkim został on skierowany na obóz kozacki, ale walki nie ominęły, nie ominęły także oddziałów polskich i litewskich. Sultan 20 września Osman II podjął decyzję o udaniu się nad Pród. Tam miał spotkać się ze swoim urzędnikiem Halilem Paszą. Podczas narady z Halilem Paszą, sultan uzgodnił, że część wojsk należy przeprawić za Dniestr i zaatakować znajdujące się tam twierdze, które były punktem zaopatrzenia dla wojsk polsko-litewskich. Więc przeprawić się dookoła, zaatakować twierdze, aby przestały wojskom polskim dostarczać żywności, amunicji i wszelkich innych rzeczy potrzebnych w trakcie takiego oblężenia. Tymczasem w obozie polskim stan zdrowia Hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza znacznie się pogorszył i w zasadzie wszyscy spodziewali się, że w każdej chwili może dojść do jego śmierci. Zaniepokojony tym królewicz Władysław zwołał na 21 września Radę Wojenną i tam miano dyskutować, co dalej w razie śmierci Chodkiewicza. Postanowiono zawiadomić króla Zygmunta III o stanie zdrowia Hetmana litewskiego. Listy zostały wysłane z bardzo silnym konwojem do Kamieńca Podolskiego, który miał za zadanie przywiezienie żywności z Kamieńca. Dokładnie i dobrze to wszystko przygotowano, ponieważ konwój, który wyruszył z obozu polskiego, wyruszył dokładnie w tym momencie, kiedy Kozacy podjęli ofensywę w kierunku pozycji tureckich. Turcy, zajęci walką z Kozakami, nie zwrócili uwagi na to, że z obozu tureckiego wyszedł spory oddział żołnierzy z wozami. Rzeczywiście później temu oddziałowi udało się powrócić do obozu przywożąc sporo żywności, sporo zaopatrzenia. Turcy wiedzieli, że on będzie wracał, urządzili zasadzkę, udało się ją szczęśliwie ominąć i z wielkim szczęściem dla wszystkich ten konwój szczęśliwie do obozu wjechał. 23 września 1621 roku komisarze, senatorowie i pułkownicy zebrali się przy łożu umierającego Hetmana Chodkiewicza. Podobno nie był w stanie już nawet mówić. Podał jedyne, jedynie buławę Stanisławowi Lubomińskiemu, który był jego zastępcą w trakcie całej bitwy, tym samym przekazując mu główne dowodzenie nad oddziałami zgromadzonymi pod Chocimiem. Wiadomość o śmierci Hetmana, który umarł 24 września, przewieziono go na zamek, Starano się ukryć, starano się ukryć, dlatego żeby nie spowodowało to upadku morali żołnierzy, ponieważ dowódca nie żyje. Nie udało się tej informacji oczywiście do końca utrzymać w tajemnicy. Śmierć Kotkiewicza spowodowała także pewne komplikacje, ponieważ wojska litewskie odmówiły udania się pod komendę Lubomieńskiego, uważając, że dowodzić powinien królewicz Władysław, który odmówił, twierdząc, że Przybył tutaj, aby zdobyć szlify wojenne, a nie dowodzić wojskiem, i Zygmunt III, jego ojciec, powierzył dowództwo Chodkiewiczowi i właśnie Lubomirskiemu. Ostatecznie, po pertraktacjach, udało się skłonić Litwinów do tego, aby zgodzili się przejść pod komendę, czy wypełniać rozkazy Lubomirskiego. Turcy oczywiście dowiedzieli się też o tym, że zmarł Hetman Chodkiewicz i natychmiast przystąpiono do ataku. Nastąpił on Dzień po śmierci Hetmana 25 września rozpoczął się zwyczajowo już ostrzałem artyleryjskim, ale szturm został już ostatecznie przerwany ulewą, która się wtedy rozpętała i działania wojenne wznowiono dopiero około godziny 16. Główne natarcie tym razem poszło na Lisowczyków, drugie na bramę litewską i całe lewe skrzydło wojskowe. Całe lewe skrzydło Armii Rzeczypospolitej. Ostatecznie atak turecki załamał się, jak i wcześniejsze, dzięki zbudowanemu w nocy i ukrytemu szańcowi, z którego z którego sukcesem ostrzeliwano Turków. 28 września nastąpił jeszcze jeden wielki szturm turecki, który i tym razem udało się powstrzymać. Po odparciu tego szturmu 28 września Odbyła się narada u królewicza Władysława, co dalej robić. Odbyła się narada wojenna. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tragicznego położenia armii polsko-litewsko-kozackiej. Jeszcze gorzej przedstawiała się armia turecka, co oczywiście rokowało możliwość podjęcia, czy dawało możliwość na to, że jednak Turcy zdecydują się na podjęcie rozmów pokojowych. Podstawą tych rozmów miała być instrukcja, która składała się z dziesięciu punktów. Pierwszy przewidywał, że Rzeczpospolita wstrzyma najazdy kozaków na Imperium Otomańskie i będzie karać sprawców, surowo karać sprawców takich, takich wydarzeń. W drugim sultan zobowiązywał się, że nie będzie budował żadnych twierdz na pograniczu Ukrainy. Następne trzy punkty precyzowały wy, wy, wymianę posłów między obu państwami. Proszę pamiętać, to były tylko rozmowy wstępne. To, co podpisano pod Chocimiem było wstępnym porozumieniem i dopiero potem miano rzeczywiście negocjować warunki pokojowe. Oczywiście Turcy mieli także powstrzymać najazdy Tatarów na Rzeczypospolitą. Polska zgadzała się wypłacić... Hanowi zwyczajowe upominki, które nazwano wówczas żołdem. Ostatnie punkty instrukcji precyzowały zasady prowadzenia handlu między obu państwami, stosunki z Mołdawią i Wołoszczyzną. Okazało się, że Turcy byli skłonni do kompromisu, w zasadzie znali doskonale sytuację panującą w obozie i bali się od sieczy, ponieważ rzekomo kozacy dońscy maszerowali w sile 20 tysięcy ludzi po to, aby wspomóc królewicza Władysława. Kiedy toczyły się rozmowy, jak już wspominałem, dotarł konwój z Kamieńca Podolskiego z zaopatrzeniem w żywność, co rzeczywiście podniosło jeszcze bardziej morale wojskowe. Nie zaprzestano także walk. Te negocjacje toczyły się przy drobnych potyczkach. To już nie były takie szturmy, jakie wcześniej miały, miały miejsce. Walki nie wykluczały oczywiście, jak mówiłem, rozmów. 3 października Delegacja polska została przyjęta przez y, Dylewara Pasze. Wezyr w niespodziewanie ostrym, jak na sytuację, w której znajdowała się armia turecka, tonie. Zażądał ukarania Kozaków i całorocznego składania upominków sułtanowi. W razie odmowy groził wszczęciem działań, rozpoczęciem ponownie działań wojennych i kolejną kampanią z roku, w roku 1622. Oczywiście Rzeczpospolita kategorycznie tego odmówiła. W trakcie rozmów zaproponowano także aby Polacy zostawili kozaków, żeby podpisano rozejm czy układ z Turkami i żeby wojska polsko-litewskie odeszły z Chocimia pozostawiając kozaków samych sobie co pozwoliłoby Turkom na zupełne ich zniszczenie. Oczywiście posłowie nie zgodzili się na to i kategorycznie odmówili. Ostatecznie udało się uzgodnić wszystkie kontrowersyjne punkty i przystąpiono do Konkretnych rozmów pokojowych. Układ przewidywał, że Rzeczpospolita powstrzyma najazdy kozackie na Turcję, a Turcy powstrzymają Tatarów przed, na, przed najazdami na Podole i południowe tereny Ukrainy. Rzeczpospolita uznała, że tereny Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu są częścią są terenami wpływów tureckich i zgodziła się. Nie interweniować na tym terenie. Chocim obiecywano oddać hospodarowi mołdawskiemu po bitwie pod Chocimiem. To była jedyna jedna z nielicznych korzyści tej bitwy. Chocim przeszedł na, w granicę Rzeczypospolitej. Granicę utrzymano bez jakiejkolwiek zmiany, a obrona obozu Chocimskiego zmusiła sułtana Osmana II do rezygnacji z planów podboju państwa polsko-litewskiego w całości albo i nawet w jego części. Zresztą Sultan Osman II, 13 maja 1622 roku, został zamordowany w wyniku buntu janczarów, właśnie spowodowanych nieudaną wyprawą na Rzeczpospolitą. Po spisaniu umowy, zaproszono posłów do namiotu Wezyra, gdzie wypito toast na znak przyjaźni między obu zwaśnionymi stronami. Potem posłowie przystąpili do zwyczajowego przekazania podarków dla Rzecz Sułtana. Dowiedziano się o sukcesie negocjacji w obozie uroczyście odśpiewano triumfalne Tedeum Laudamus. Po dwóch dniach armia turecka wycofała się wcześniej. Po dwóch dniach po tym wydarzeniu zaczęto wycofywanie wojsk polsko-litewsko-Kozackich. Wojna była zakończona. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy panu profesorowi. za Wykład, który zawierał, myślę, bardzo dużo też szczegółowych informacji, przydatnych w przekazywaniu później wiedzy uczniom. Także zachęcamy również do śledzenia kalendarza Nowej Ery pod kątem spotkań, o których wspominałem, czy to w okolicy 11 listopada, czy później też jeszcze planujemy w tym roku dwa spotkania. Także będziemy na pewno Państwa o tych spotkaniach informować, tak jak będziemy informowali o spotkaniu, pierwszym spotkaniu z Uniwersytetem. SWPS. Także bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia kalendarza nowej ery. Zachęcam do pobierania zaświadczeń. Link do pobrania zaświadczeń widzą Państwo na stronie. Ten link będzie aktywny jeszcze przez 24 godziny. Na tą chwilę bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.